kilka dnia na poniedziałek 21 czerwca. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję ślicznie, że Państwo mi towarzyszą. Zobaczmy, jakie tendencje dzisiaj właśnie są w kartach Tarota na rozpoczęcie tygodnia, na poniedziałek. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za czat, że Państwo są aktywni na moim kanale. Wspaniale, po prostu wspaniała grupka, wesoła, która opowiada sobie też właśnie historie z życia wzięte. Więc dziękuję Państwu, proszę o komentarze, o feedback, czy rezonują tematy. Proszę również o dobrze sformułowany temat. Zawsze pytania, jakie macie do kart. I przypominam Państwu, że w tym tygodniu, w czwartek, to jest data 24 czerwca, o godzinie 20:40 jest pełnia Księżyca. W tą pełnię możemy przyciągać wszystkie pozytywne emocje, uczucia, wibracje, szczęście, miłość. Więc w ten dzień właśnie pełni księżycowej będę robiła rytuał miłości, czyli taką manifestację miłości, przyciąganie miłości i szczęścia właśnie przy różowej świecy i przy również zielonej świecy, by otworzyć czakrę serca. Także proszę przygotować sobie na czwartek w tym tygodniu, jeśli Państwo chcą ze mną tutaj na YouTubie o 20:40 wziąć udział w rytuale. Będzie filmik właśnie o tej godzinie pełni i ze świecą różową jako właśnie symbol miłości i świecą zieloną lub takim właśnie taką, jak to się mówi po polsku, teliszcz, taką właśnie tutaj zapalnikiem zielonym, tak, by otworzyć czakrę serca właśnie w kolorze zielonym, dlatego będziemy właśnie przy tych dwóch kolorach manifestować miłość, ponieważ największe właśnie siły księżycowe, energia księżycowa są właśnie przy pełni księżyca i te energie musimy czy chcemy wykorzystać, by właśnie przyciągnąć z wszechświata wszystkie dobre energie do nas. Także ten tydzień zapowiada się już pięknie z rytuałem, z afirmacjami, medytacjami. Zobaczmy jednak teraz karty dnia na poniedziałek. Karta cztery kielichy. Karta czterech kielichów znana jest również jako karta czterech pucharów. Kielichy mówią tutaj właśnie w tarocie o naszych emocjach, uczuciach. Są też symbolem znaków wodnych, czyli raka, skorpiona i ryb. Są wolnymi kartami, czyli wszelkie tempo ich jest wolne, rozwój sytuacji jest wolny. Jeśli chodzi o kartę dnia, co symbolizuje i co właśnie mówi ta karta jako karta dnia? Widzimy tutaj mężczyznę, który siedzi pod drzewem w takiej pozycji właśnie po turecku, ze skrzyżowanymi nogami i rękoma, czyli tutaj jakby ta jego mowa ciała mówi o pozycji zamkniętej, czyli blokuje się, tak? Nie dopuszcza do siebie właśnie tych emocji. Pomimo to, że tutaj ma szansę jakiegoś jednego kielicha właśnie dotknąć, czy zobaczyć, czy otrzymać, wspomina o tych trzech tutaj innych kielichach, które
jakby są tutaj postawione i dalej od niego. Więc nie widzi tutaj tego kielicha, który jest mu tak jakby podsuwany pod nos. Nie patrzy na niego, zamyka się, blokuje się na niego, tak? Jest to też tutaj mężczyzna smutny, zapatrzony właśnie w to, co tutaj nie dostanie, prawda? Jest od niego oddalony. Smutny, bez emocji takich jakichś, prawda, witalnych, tutaj no, siedzi w cieniu pod tym drzewem, nic nie robiąc, tylko rozmyślając w smutku. I właśnie jest to karta takiego niezadowolenia, skupiania się na rzeczach i sprawach, których nam brakuje. Nie na tych rzeczach, które mamy w zasięgu ręki, tylko, nie, przepraszam, na tych, które mamy w zasięgu ręki, których możemy dotknąć i wziąć, prawda? Tylko na tych, które właśnie nie mamy, które nam brakują, które być może odeszły, które są za daleko, których nie możemy dotknąć. A to właśnie, co możemy mieć lub mamy, nie dostrzegamy i nie szanujemy. Nie cieszymy się z tego. Mówi właśnie ta karta o wewnętrznym pragnieniu polepszenia swojego życia i nieumiejętności doceniania tego, co się już posiada. Więc taki stosunek ambiwalentny do tego, co już zdobyliśmy, co mamy, jakie kwalifikacje, jakie dzieci, być może rodzinę, jaki zawód, jakich przyjaciół. Nie doceniamy tego, tylko patrzymy na to, czego nie mamy i chcemy właśnie koniecznie to, co jest dla nas nieosiągalne, być może trudne do zdobycia. Tutaj jest taka atmosfera monotonii, rozczarowania, nieumiejętność dostrzegania nowych możliwości, które nam tutaj los, prawda, daje. Metaforycznie tutaj dostaje od chmurki właśnie jakiś kielich, jakąś nową szansę, tak, i nie docenia tego, nawet nie zwraca uwagi, ignoruje, jest apatyczny, tak. Jest taki też tutaj na karcie ogólny stan zmęczenia, rezygnacji, jakiegoś przesytu. Przestało go wszystko cieszyć. Jest niezadowolony i zniechęcony, jest pasywny, siedzi z zamkniętymi rękoma i nogami, czyli w takiej właśnie blokadzie. Brakuje mu motywacji do dalszego działania. Jakieś być może rozczarowanie miłosne, rozterki, jakieś właśnie być może rozterki sercowe, rozterki w rodzinie, z partnerem i tak dalej. Niezadowolenie, jakiś gniew, nieumiejętność wybaczania, nieumiejętność cieszenia się, zadowolenia. Także taka karta niestety jest od poniedziałku. Być może przeraża nas to, że właśnie zaczyna się cały tydzień, gdzie być może mamy wiele spraw. Chcemy ciągle dążyć do czegoś nowego, i właśnie jesteśmy niezadowoleni z tego, co już mamy. Nie zauważamy tego wręcz. W uczuciach właśnie, jeśli pytacie tutaj o sprawy właśnie małżeńskie, czy rodzinne, czy właśnie jakieś związkowe, tak? Czy kryzysy, czy jakieś wyjaśnienie kłótni i tak dalej. Raczej jest tu taki dzisiaj, właśnie w poniedziałek, uczucie takiego zniechęcenia, jakiś moment, który emocjonalnie Was tutaj po prostu no, zasmuca. Być może jesteście sentymentalni, nie macie też jakiejś energii do działania. Bierność to jest też dobre słowo. Bierność wynikająca właśnie z tego takiego stanu niezadowolenia. I właśnie najgorsze jest w to na tej karcie, że nie zauważacie nowej szansy, jeśli nawet partner pisze lub coś robi, nie zauważacie właśnie tego, ponieważ jesteście zablokowani i po prostu jesteście jacyś tacy myślami daleko od realności. Także
takie jakieś znudzenie, być może rozczarowanie partnerem, pomimo że on się stara, że wam coś proponuje, nie zauważacie tego, ignorujecie. Także w finansach i w pracy brak wam chęci do dalszych jakichś działań. Jakoś myślicie, że nie potraficie się już realizować, nie macie na to ochoty, siły i motywacji. Czujecie, że osiągnęliście już dużo i że nie potrzebujecie być może jakichś zmian. Blokujecie właśnie jakieś tutaj wszelkie szanse i zmiany, przemiany. Czyli zostajecie dzisiaj w takiej fazie stagnacji, prawda? Nie umiecie dzisiaj wyciągnąć do kogoś ręki lub się pogodzić, nie umiecie wyjść z kłopotliwej sytuacji. Jesteście znudzeni wszystkim, pracą, rodziną, partnerem. Brak wam pomysłu, inicjatywy, brak wam też kreatywności, natchnienia, zadowolenia z efektów swojej pracy. Proszę Państwa, ta karta ostrzega dzisiaj, weźmy to jako kartę ostrzegającą, że nie wolno nam postępować właśnie w ten sposób, nie wolno nam po prostu ignorować jakichkolwiek tutaj działań, szans, które podsuwa nam pod nos los, ponieważ nie mamy jakiejś motywacji lub opuściły nas jakieś siły właśnie witalności. Nie możemy postępować dzisiaj od poniedziałku, czyli nowego tygodnia, w ten sposób. Jest to wskazówka od Tarota, by zwracać uwagę na wszystkie właśnie dary od losu, na wszystkie szanse, na nowe jakieś tutaj pomysły czy projekty, by wstać, odblokować się właśnie z tej takiej pozycji tutaj siedzenia po turecku, tak? Wstać i zmotywować się. Wiem, że jest to teraz nieraz ciężkie, tak? Samemu zmotywować się do działania i do właśnie jakiejś dużej motywacji, prawda? Widzieć jakiś cel w tych zmianach. Przypomnijmy sobie, że w tamtym tygodniu mieliśmy dużo wzlotów i upadków, mieliśmy zmiany, mieliśmy po prostu zakończenie czegoś starego, jakichś toksycznych, diabelskich związków, tak? Mieliśmy właśnie tutaj chęć, pała do działania, tak? Mieliśmy tą kartę triumfu, wieńcu laurowego. Teraz jakby jesteście spaleni, być może nie macie od poniedziałku właśnie tej werwy, by zacząć ten cały tydzień jeszcze raz, by szukać nowej pracy, by szukać nowego mieszkania, szukać nowego partnera. Chcecie wszystko być może zmienić, postawić na głowie, no ale jesteście w takim właśnie oto stanie i nie widzicie właśnie tutaj jakichś szans, że może być super, że los wam tutaj coś podsuwa. Ignorujecie to. Właśnie jest to taka karta ostrzegawcza, by nie ignorować dzisiaj żadnych szans od losu, by na wszystko bacznie zwracać uwagę i być aktywnym, zmobilizować się po prostu, by być aktywnym i nie siedzieć właśnie w tym takim tutaj jakby w tej takiej energii, prawda, pesymistycznej, by nie zachowywać się właśnie w ten sposób. Także pamiętajcie, że karty są przestrogą również, radą, prawda, byście nie stracili od poniedziałku jakichś właśnie ważnych tutaj szans, byście nie ignorowali ich lub nie po prostu zbagatelizowali lub po prostu no przez wasz tak jakiś tutaj wewnętrzny smutek, brak motywacji, byście ich po prostu nawet nie mieli czasu przez ten taki pesymizm dostrzec. Więc jest to karta, która was przestrzega, by właśnie tego błędu nie popełniać.
idźcie w ten poniedziałkowy dzień pełni werwy, motywacji, pełni właśnie jakiegoś takiego ognia, tak, witalności. Właśnie tego Wam raczej życzę. Nie siedźcie pod jakimś tutaj drzewem zasmuceni i no z jakimś takim właśnie tutaj smutnym grymasem na twarzy. Ponieważ szkoda czasu na takie właśnie tutaj rozmyślania i sentymenty. Cieszcie się tym, co macie. Cieszcie się to z tego, co już osiągnęliście. I nie przegapcie żadnej nowej właśnie tutaj szansy od losu. Tutaj mamy również cztery kielichy w tej innej karcie tarota. Właśnie to jest taka moderna, taka nowoczesna karta tarota z tej serii Światło i Cienie. Tutaj też właśnie siedzi smutna, rozmyśla, no bez motywacji. Tutaj też zamknięta taka, po prostu tu pokrzyżowane nogi, ręce. Wszystkie te kielichy tutaj trzy są, rozmyśla właśnie o nich, a tutaj jeden ten kielich taki piękny, duży, dostojny, nie widzi w ogóle, zobaczcie, nie patrzy nawet na niego, tylko rozmyśla tutaj o tych trzech, które być może straciła. Rozmyśla, wspomina i no po prostu jest tutaj bardzo taka, no bardzo totalnie zasmucona. Także no nie przesiedźcie dzisiaj tego poniedziałku właśnie w takiej tutaj pozie i w takim właśnie tutaj zadumaniu smutnym, ponieważ szkoda dnia i szkoda właśnie, by tak się ten poniedziałek tutaj zaczął, kochani. Zobaczmy jeszcze w tej Sexual Magic Tarot. Tutaj też nie ma dzisiaj aktów miłosnych, tylko rozstanie. Tylko rozstanie, ponieważ właśnie czwórka kielichów to jest karta smutku po rozstaniu. Rozczarowanie, apatia, samotność, jakaś strata, być może właśnie w związku rozstanie. Co widzicie Państwo tutaj, że ona otwiera mu ta kobieta furtkę i on właśnie chce wyjść. Jest tutaj, są nożyczki, przecinają coś, tak? Jakiś symbol taki, że coś przecinamy, kończymy, czy właśnie rozstajemy się, więc jest to taka karta właśnie rozstania, rozczarowania partnerem, partnerką i na pewno smutek z tym związany. Więc proszę wziąć z tego czytania właśnie to, by uniknąć takiego smutku dzisiaj. Nie zaczynać tak tygodnia. Nie ładować się takimi negatywnymi emocjami, takimi emocjami pełnymi właśnie rezygnacji. Bądźcie zadowoleni z efektów swojej pracy, z efektów swoich starań w związku. Nie załamujcie się, dajcie sobie szansę, zobaczcie na wszystkie możliwe tutaj oferty, które dostajecie pod nos, powiedzmy, tak jak tutaj obrazowo, metaforycznie na tej karcie od losu. I ta zła pasa, którą dzisiaj może wewnętrznie czujecie, jakaś taka demotywacja, jakaś takie zrezygnowanie, taka jakaś bezsilność, to będzie tylko krótkie, to się odwróci, to sobie pójdzie. To na pewno nie zostanie na długo. Jest to taki chwilowy moment jakiś. Po prostu no w poniedziałek mało kto ma jakąś motywację do działania, prawda? Nie oszukujmy się, więc więc jest to taki stan przejściowy i normalny. Proszę się tutaj nie podrążać. Nie podrążajcie się, kochani, w rozpaczy i w zniechęceniu. Wręcz przeciwnie. Tarot przestrzega Was, byście tutaj działali inaczej niż ta osoba na tej karcie. Weźcie los w swoje ręce. Miejcie motywację i inicjatywę, by stworzyć coś nowego w tym tygodniu. Od poniedziałku, zacznijcie właśnie od poniedziałku.
dziś. Także tego Państwu życzę, byście pełni motywacji i pozytywnych wibracji, nawet mi się tutaj rymuje, weszli właśnie w ten nowy tydzień, a nie siedzieli tutaj i udawali takiego smutasa. Więc do usłyszenia już dzisiaj wieczorem. Dobrego poniedziałku i życzę Wam dobrego startu w nowy tydzień.